Solem. Brałem się po twój content. Cześć. Mam dla ciebie też prezent. Proszę, to też dla ciebie. Zobacz. No proszę, no stary, prezentów się nie odmawia. Jeżeli jesteś taki braveheart i jesteś taki kurwa odważny, to zacznij się znaleźć odważny, że ubierzesz to i nagramy pod twój contentik na TikToka jakąś TikToczka. Pod nowy kawałek, który teraz wychodzi zaraz. Tak, dobra. Wspaniały gift. Mi się wyświetlają tylko takie właśnie z Alanem. Jak się tańczy albo coś, więc no tak mi się skojarzyło z księgą. Ale po 31 sierpnia będzie jak cię napierdala, będzie jak wirwo. A potem się obudzisz. Tererere. A dzięki Boxer za czapkę, bo fajna, spoko jest. Akurat pasuje pod niebieski, ty. Ulubiony kolor. Dobra, panowie. Jednak jest Braveheart, myślałem, że powiem, spierdolę, jestem coś tam, a jednak jest... Nie, nie, jest rywa, tutaj, tak. Zobacz, on szykuje się do ubrania. Nie boi się nic. To nie tak, Alan, ale Światowy Dzień Mózgu oczyświadczy, tak? Może być i tak. Więc mój faworyt, zwycięzca influenceriady. A jak? Ty, gdzie rosną te, kurwa, co były? Porzeczki? Nie, skąd się biorą rodzynki? Rodzynki. Z dupy. Dawaj, zakładaj to, dawaj i nagrywamy. Dobra, panowie, zaczynamy. Jakże... Dobrać, daj, ja ci pomogę dobrać. Wasz piękny program. Dawaj, tu. No, zobacz, tu widzisz, pomocny rywal, widzisz, jaki... Zanim mu te łapki połamie, to na razie to nie wiem. Nie, no, tam, och, ten, służba ratunkowa będzie mu pomagała. Dobra, Alan, zacznijmy w ogóle od ciebie. Włączyłeś mi te? Tak, migałem ci. Alan, zacznijmy od ciebie. Już zacząłeś, że nowy kawałek i tak dalej. Co łączy się, no nie oszukujmy się, Alan Kwieciński równa się jeżdżenie po klubach, melanż, taniec. Nie, powiem ci, że teraz to, co miałem już dawno zaplanowane, jeżeli chodzi o bookingi w klubach, to musiałem to wykonać teraz. Ostatni mam chyba najważniejszy w te wakacje festiwal, czyli Cool Festival, na który was serdecznie zapraszam, moi drodzy, już w najbliższą sobotę. Będzie to koło mojego rodzinnego miasta Olsztyn. Tam będę też obchodził swoje urodziny. No i ale w sierpniu już odwołałem wszystkie bookingi, tak, więc już w sierpniu już nigdzie nie jeżdżę, wysypiam się. Czyli uważasz, że... Czyli miesiąc bez picia wystarczy ci, tak? Myślisz? No na ciebie tak. Ej, kurwa, ostatnio trenowałem... Ale nie. ...miesiące. Ale... Nie dałeś mi rady, nie pierdol. Siedem tygodni dokładnie trenowałem. Siedem tygodni, człowieku, trening. Wiesz, ale wiesz, jak wygląda... Ale słuchaj, wiesz, jak wyglądało... A wiesz, jak wygląda klatka rzymska? Widziałeś klatkę rzymską, jak biłeś jakieś takie klatce rzymskie? Nie. I tam twoje stójka w ogóle nie pomoże. To ja wiem, ale dobrze. Będzie puf i nie ma już. Dobrze, ale właśnie dobrze, bo nie będzie spierdalał. Ale ja nie spierdalałem walce z tobą. Dobrze. Ani razu, mój drogi, nie spierdalałem. Zobaczysz, co to jest klatka rzymska. Ty gadasz z gladiatorem, który w tej klatce rzymskiej najwięcej... No raz, minut, kurwa, wiesz, raz, kurwa. No nie raz, kurwa, pana, tylko dwa razy, a w ilość minut i ilość minut w tej walce przeważonej mam najwięcej na świecie, kurwa, człowieku, więc nie pierdol. Dobrze. Nie? Alan, słuchaj, ty jesteś Braveheart, tego się nie da ukryć. No i ty w wywiadzie dla Antyfaktów, no przyznałeś, że teraz nie będziesz zamierzał zostawić w rękach sędziów werdyktu, tak? Tylko będziesz chciał Arka, że tak powiem, poskładać. A twoja poprzednia przegrana, no to podsumowałeś jako porażka sędziów. A z kim przegrałeś? Z Zadymą. A jeżeli chodzi o Zadymę? No. To kurwa każdy wie, że kurwa była porażka sędziowska. Kurwa, tu ciągle sędziowie u ciebie, nie? Nie, nie ciągle. Nie lubią cię. Nie, nie ciągle. Ale po naszej walce też mówię, że sędziowie chujowi, że ten... No właśnie, Alanik, jak to będzie w przypadku tej walki? Załóżmy, przegrywasz. I co wtedy? No nic, bo gratuluję, ale no nie biorę nawet takiego schematu, kurwa, pod uwagę. Nawet nie biorę takiego, kurde, scenariusza. Naprawdę ci mówię. Naprawdę zapierdalam mocno. Dla mnie to też, kurczę, wiesz, cały czas gdzieś tam miałem, kurde, ten prosiłem też, a czy prosiłem, no... dawali mi taki, kurde, innych rywali. Ja mówię, zróbcie mi ten rewanż, bo mi to chodzi, kurwa, cały czas po głowie, nie? Mhm. Cały czas gdzieś to miałem z tyłu głowy, tą porażkę i tak dalej. No i w końcu nie dość, że... Lepiej chyba nie mogło się, kurde, złożyć, bo nie dość, że Narodowy spełniał swoje marzenie, to jeszcze rewanż to jest z Arkiem. No to już naprawdę. Ta poprzednia walka miała dla ciebie ładunek emocjonalny, bo ty mówiłeś, że płakałeś w poduszkę. Nie, to nie chodzi, tam dużo innych się rzeczy związało, wiesz, i ciąże moje były narzeczone i różne rzeczy, naprawdę. Mhm. Prywatne dużo rzeczy, tak się, kurde, nawarstwiły, nawarstwiło się to wszystko to w głowie, że po prostu psychicznie nie dałem rady, ale wiem, też widzę po sobie, jak ja teraz funkcjonuję, jak ja...
toczę swoje życie, jak ja, wiesz, podchodzę inaczej tak samo do treningu. A jak widzisz taki kryształ na przykład, to co wtedy myślisz? No to nie wiem, to chyba ciebie powinni zapytać. Chyba chciałbym poprosić od razu, jak widzisz taki kryształ, to chyba talerz i karta chyba, nie? Ale nie o tym, chciałem dokończyć. Całkowicie też, wiesz, zacząłem teraz działać z psychologiem. Kurczę, zmieniłem po prostu swój kierunek. Mhm. To jaki masz teraz kierunek, Alan? Chcę po prostu jak najlepiej się zaprezentować na Narodowym, chcę po prostu chcę udowodnić to, że przede wszystkim ta pierwsza walka będzie dla mnie miała duże znaczenie, bo wiem, że potem mam w drabince ewentualnie jest Greg albo Oświęcimski. Nie, to będziemy losować. Nie, to będzie losowane. Wiadomo jeszcze. Tak? No tak. Nie, drabinki będą losowane na specjalnym tym. Albo specjalny program, albo konferencja, jeszcze się zobaczy. No to... Nie, no nie wiesz, nie, mniejsza o to, ale mówię, ta pierwsza walka... To nieważne, kto jest, bo i tak dalej nie przejdziesz, więc to jest nieważne, kto będzie dalej. No, nie da się ukryć, że ty, Arku, no, mistrz rzymskiej klatki, najwięcej walk chyba stoczonych razem. Sam Juliusz Cezar, kurwa, mnie oznacza orderami. No, dokładnie, nie da się tego ukryć. Ty, Alan, pierwszy raz wchodzisz do rzymskiej klatki. Teraz jest trochę większa, bo jest 3,5 na 3,5. 3,5 na 3,5, wcześniej była 3 na 3. Mamy ring na WCA. 4 na 4, tak? 4 na 4. Oglądałem strzałem. Nie jest dużo większe. Słuchaj, pół metra, to się tak gada, to jest dużo. To jest dużo, pół metra. No ale dobra, Arku. O Alanie ludzie w sieci piszą różne rzeczy. Na przykład, że ma ujemny rekord, że ma ujemny IQ. że jego marzeniem właśnie na Narodowym... Tak naprawdę teraz jest jego marzenie o walce na Narodowym, a kiedyś jego marzeniem to było się nie zżygać w Warsaw Shore. I powiedz mi, jak ty się masz do takich opinii o Alanie Kwiecińskim? Znaczy, wiesz, ja sam się zderzam z podobnymi opiniami i zresztą, wiesz, gdzieś tam przez jakieś rzeczy, więc w chuju mam te opinie, co o nim mówią. Co by o nim nie mówili, ja jakiś tam szacunek do gościa mam, ale teraz mamy walkę i trzeba koleżeństwo odłożyć na bok. Ja cały czas jestem przekonany, że to jak imprezy, przecież nie dasz rady imprezować, kurwa, i nie, że ty tam nie lecisz, chłopie stary. Nie, absolutnie. Absolutnie, w ogóle, nie? Tam donoszą i ćwierkają. Nie. Jeżeli pójdę na imprezę, to owszem, nie baluję tak, jak się balowałem. Myślisz, że ci wystarczy bez balowania? Ale nie, chodzi mi... Ale słuchaj, twoja w ogóle? Masz kondycję, czy jak zawsze, kurwa, będziesz... Nie, jest bardzo dobra kondycja, A coś potrenowałeś partery? Ja teraz głównie... Partery. Pamiętasz, jak trenowaliśmy, kurwa, w tym? W Samuraju kiedyś? Co robiliśmy parę tam rzeczy? Pamiętasz? Tak, co? Ile razy ci poskładałem? Weź, ty pierdolisz, ale ty kłamiesz, ile razy ci poskładałem? Ile razy ci poskładałem? Ale pierdolisz, przysięgnij teraz, kurwa, na... Ile razy ci robiliśmy, kurwa, taki luźny kulanek? Robiliśmy luźne kulanki. Przysięgnij, że teraz... Robiliśmy luźne kulanki. Nie robiliśmy, kurwa, nic. Jak nie robiliśmy, nie robiliśmy luźne kulanki. Przestań kłamać, bo ty byłeś po treningu. No ja byłem po treningu, zrobiliśmy parę nic nie zrobili. Nic żeśmy nie zrobili. Bo ty byłeś po treningu, a ja właśnie wtedy zrobiłem z Erwinem. Więc nic żeśmy nie zrobili. No ciekawe. No to pomyliłeś chyba zawodników. Mniej tego. A ty patrzysz na ten kryształek tak, z taką tęsknotą, nie? No nie. Twój umysł chciał to, wiesz, wyplenić, że, nie, wiesz, nie. Wyprzeć z siebie, że tyle razy jesteś poskładany. Jeżeli coś takiego było, to ja bym ci to powiedział, oczywiście. Ale jak nie musisz mi mówić, bo tam byliśmy razem. Dobrze, kurwa, Alek, ale ty, kurwa, ja pierdolę. Ty byłeś ćwiczysz te barterki, czy nie ćwiczysz? Ty nie chciałeś nic.